Dzień dobry, witajcie. Znowu w samochodzie w moim ulubionym miejscu. Tak sobie myślę, o czym by to nagrać film i od dłuższego czasu chodzi mi po głowie taki tytuł I jacy są Niemcy. Bardzo kontrowersyjny tytuł, ponieważ nastroje w narodzie polskim są różne na ten temat, na temat Niemców, różnymi uprzedzeniami, różnymi niepozytywnymi zachowaniami, wyrażeniami oceniamy innych ludzi. I zastanawiam się od dłuższego czasu nad tym, żeby nagrać właśnie taki film opisujący, jacy są Niemcy. I jeden film to będzie za mało, żeby to opisać, żeby opisać moje doświadczenia. I postanowiłam zrobić serię. Zapraszam Was dzisiaj na pierwszy film z serii Jacy są Niemcy. Moimi oczami po 14 latach pobytu w Niemczech, mieszkania wśród nich, pracy z nimi, uzurpuję sobie dziś prawo ocenić, jacy są Niemcy. Zapraszam Was na pierwszą historię o Rolfie i Danieli. Najpierw poznałam Rolfa, a właściwie poznałam jego mamę. Pozwolicie, że będę jechała do pracy, bo ja jestem kobietą pracującą. Najpierw poznałam mamę Rolfa, starszą panią po 70 na pewno, może 83 lata. Robiłam jej chyba 2 lata stopy. Normalnie, klientka jak klientka, gadu-gadu, rozmowy ze starszą panią o tym, o tamtym. Była ciekawa, jak to jest w Polsce, jak ludzie żyją. Bardzo lubię takich ludzi, którzy są ciekawi, interesują się właśnie innymi. Innymi narodami, tradycją i tak dalej. Była ciekawa, opowiadaliśmy sobie. I po jakimś czasie, może tak po roku, zapytała mnie, czy mogłabym też chodzić do jej syna. Jej syn Rolf, w tej chwili pan ponad 60 lat mający, mieszkał w innej miejscowości. Troszkę mi było za daleko, albo myślałam, a niech tam pojadę. I bardzo fajny, sympatyczny, szpakowaty pan. Okazuje się bardzo elokwentny, dużo wiedzący na temat muzyki, na temat kultury, literatury Niemiec, co bardzo mi już zaimponowało. Poczekajcie, zatrzymam się. Bardzo mi to zaimponowało, no bo ja na temat literatury niemieckiej absolutnie nie wiem nic. Wiem, że był Goethe, że był Schiller i to wszystko. Coś może tam żeśmy, wiem o Nietzsche. Nietzsche taki był myśliciel. Znam kilka nazwisk niemieckich i to jest wszystko. A ponieważ jestem ciekawa świata, no to pomyślałam, że czegoś może się po prostu nauczę od innych ludzi, którzy są bardziej wykształceni w tym temacie. No i tak sobie rozmawialiśmy. Byłam u niego 2 czy 3 razy. On mnie wypytywał, czy znam to i to w Niemczech, czy wiem to i to. Ja oczywiście nic, klapa. Nic, wszystko tylko o Polsce i jakaś tam krótka ogólna wiedza na temat świata. I po pewnym czasie zapytał, czy nie chciałabym jeszcze robić stóp u kolejnej osoby, u jego znajomej Danieli. I mówię, czemu nie? Zwłaszcza, że miała przyjść właśnie do Rolfa i razem, nie musiałabym nigdzie jeździć, razem moglibyśmy sobie te stopy robić. I Daniela przyszła następnym razem też do Rolfa i zrobiłam im stopy. I słuchajcie, okazało się, że Daniela jest Austriaczką, pochodzi z Austrii. Bardzo sympatyczna, bardzo ciepła. Ten pierwszy moment, kiedy ją poznałam, uderzyło mnie. Miałam wrażenie, że ją skądś znam. Pyta Daniela, czy ty nie masz przypadkiem jakichś polskich korzeni? Bo ty, przepraszam, i widzę teraz, bo ty wyglądasz po prostu jak moja babcia. Naprawdę, wygląda jak moja babcia. Taki ma przyjemny wygląd twarzy. Okazało się, że nie. Więc Daniela pochodzi z Salzburga. Jest skrzypaczką w 2 orkiestrach tutaj we Frankfurcie i w Bad Vilbel. Ale ma normalną pracę, ma syna, wychowuje, pracuje, znają się z Rolfem od bardzo dawna i razem uczęszczają na przeróżne koncerty. Oczywiście Daniela gra, a Rolf chodzi oglądać i podziwiać. I wyobraźcie sobie, że ci Niemcy, ten Niemiec z tą Austriaczką, oni zaprosili mnie na koncert. To było 2 lata temu. I oczywiście byłam taka troszeczkę zestresowana, taka zawstydzona, no to jak to na koncert muzyki klasycznej. Tak, nie za bardzo się czułam. Ja nigdzie nie wychodzę, więc dlatego byłam
byłam taka nieswoja. Ale poszłam, i słuchajcie, bardzo mi się spodobało. Daniela pięknie grała. I wyobraźcie sobie, że na urodziny zafundowali mi kolejny bilet, kolejny koncert i byłam w tym roku. Później wstawię Wam krótkie takie przerywniki, może albo zrobię kolejny film właśnie z tego pięknego miejsca. I wczoraj w niedzielę wróciłam z Wiesbaden. Zafundowali mi kolejny koncert. Daniela grała z orkiestrą, z tą drugą orkiestrą. Grała w Wiesbaden, w Kurhausie, w takiej pięknej, pięknej, luksusowej sali. To na pewno, te zdjęcie na pewno Wam zaraz tutaj wstawię pod koniec tego filmu, jak cudownie tam było. I słuchajcie, dzięki nim zostałam po prostu wciągnięta w świat muzyki klasycznej, w świat kultury. Ja wcześniej nie chodziłam na żadne koncerty, po prostu zwyczajnie nie było mnie stać. Mój mąż nie lubił, a ja nie chciałam też sama nigdzie chodzić, po prostu się wstydziłam. I tak właśnie wygląda sytuacja z moimi, można powiedzieć, pierwszymi przyjaciółmi niemieckimi. Ktoś mi kiedyś zarzucił tak ordynarnie, że mam... Wybaczcie, że użyję tego słowa, że mam spadać do moich niemieckich przyjaciół. Otóż chętnie z nimi gdzieś pójdę. Kulturalni, wykształceni ludzie. Nie mówię tego po to, żeby podkreślić, że Polacy są niekulturalni i niewykształceni. Oczywiście, że nie. W każdym narodzie są mili, kulturalni, grzeczni, uprzejmi ludzie i są również niemili, nieuprzejmi i chamscy ludzie. We wszystkich narodach, we wszystkich kulturach. Ale nie wiedząc, jak mam tak ogólnie określić, jacy są Niemcy, pomyślałam, że zrobię to tak właśnie cząstkowo. Czyli nie dość, że mnie zapraszają do pracy, to jeszcze mnie karmią, bo zawsze jak jestem u Rolfa, właśnie we wtorek idę do nich, to zawsze robimy Kaiserschmand, czyli tą austriacką specjalność. Też już nagrałam. Daniela pozwoliła nagrać przygotowania do tej potrawy i też będzie film na ten temat. Nie dość, że mi płacą, nie dość, że mi karmią, to jeszcze zapraszają mnie na koncerty i nie chcą pieniędzy za bilety. O to się właśnie strasznie kłócimy, bo oni są obrażeni, że nie chcę zapłacić albo oddać pieniądze. Więc tym razem przywiozłam im polskie słodycze w podziękowaniu. I ciągle, słuchajcie, jest mi tak miło z nimi. Może to jest to, czego ja potrzebowałam, żeby takiej też serdeczności doświadczyć od Niemców, bo Polacy bardzo chętnie lubią słuchać, że Niemcy są niepozytywni. Nieprawda, Niemcy są również pozytywni, ale o tym dowiecie się w kolejnych filmach, ja będę kończyć. Jestem ciekawa Waszych opinii, czy mieliście kontakt z jakimiś Niemcami, jakie one były. Pamiętajcie również o tym, że jest sporo kanałów i sporo ludzi, zwłaszcza mieszkających w DDR-ach, w tej wschodniej części Niemiec, bardzo dobrze wypowiada się o Polakach i ma więcej kontaktu z Polakami. Natomiast tutaj na zachodzie Niemiec, no raczej jako pracowników często ich widzą i wiele osób z Polski przyjeżdża po prostu i robi bardzo niepozytywne wrażenie, bardzo niedobre wrażenie. A ja dostałam raz komplement właśnie od znajomych Rolfa i Danieli, takich bardzo nobliwych państwa, takiej pary małżeńskiej, która też właśnie do nich przyszła. Ja akurat wychodziłam, kończyliśmy jeść ten Kaiserschmand, właściwie zjedliśmy razem. I oni, kiedy ja wyszłam, powiedzieli o mnie kilka miłych słów, co było dla mnie bardzo przyjemne. Rolf powiedział, słuchaj, oni powiedzieli, że ty nie pasujesz do typowego obrazu Polaka i Polki. Bardzo jestem z tego zadowolona. Jest mi bardzo miło i cieszę się, że ci Niemcy odczuli albo odnieśli takie przyjemne i miłe wrażenie na temat pod wpływem kontaktu z polską osobą. Tacy właśnie mamy być. Mamy być mili, mamy być uprzejmi, mamy pokazywać się w jak najlepszym świetle. Mamy sobą reprezentować coś fajnego. Coś mi miga cały czas, prawdopodobnie internet i przychodzą wiadomości, wybaczcie. Ale to, jak my się pokazujemy i prezentujemy, to świadczy o nas. I nasze zachowania, nasza postawa jest przypisywana właśnie stereotypom
poszczególnych krajów. Dla nas, my mamy niezbyt dobrą opinię wśród Niemców i naszym zadaniem jest zmienić to, ponieważ stereotypy my Polacy posiadamy również na temat innych narodowości i my musimy sobą coś reprezentować i coś dobrego po prostu wnosić do tych wspólnych naszych kontaktów, bo Niemcy są naszymi sąsiadami, a niestety bardzo niewiele o nas wiedzą, a jeśli już wiedzą, to raczej niezbyt miłe i przychylne opinie. A teraz z Wami się żegnam i pędzę już do pracy, bo jest 9:00. Do zobaczenia.